Czy i trójka może być szybsza niż i siódemka? Na to pytanie przypuszczam każdy z Was, tak pierwsza odpowiedź, jaka przyjdzie mu do głowy, to że nie, jakim cudem? I tutaj nie mówię o pierwszej generacji siódemek, tylko o 7700K. Otóż, moi drodzy, tak, w niektórych zastosowaniach i trójka może być szybsza. Oczywiście nie we wszystkich zastosowaniach. No i dzisiaj sprawdzimy, w jakich zastosowaniach i dzięki czemu jakaś i trójka może być szybsza niż i siódemka. Making big boy plays and I'm about to run the town. Making big boy plays and I'm about to shut it down. Making big boy plays and I'm about to run the town. Making big boy plays, man, I'm about to shut it down. I bust a super dope move, everybody know me. When it come to getting money, man, you can't have slow feet. Gotta get it and go, plant a seed, let it grow. Making big boy plays, Versace my shit. Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Jakiś czas temu zacząłem się właśnie zastanawiać, czy obecne i trójki mogą być w jakimś tam stopniu, czy w jakichś konkretnych zastosowaniach szybsze niż kultowe 7700K. Chodzi tutaj głównie o to, że w przeciągu 2 lat na rynku procesorów bardzo dużo się zmieniło i Intel z wiadomych przyczyn musiał nieco zwiększyć ilość rdzeni w swoich procesorach, bo widocznie proces nanometrowy 14++++++++ przestał już wystarczać i od 8 generacji Intele i3 już nie są dwurdzeniowe, tylko właśnie czterordzeniowe. Warto tutaj powiedzieć, że te dwa procesory są do siebie bardzo zbliżone pod względem konstrukcji. Na dobrą sprawę i trójka ma troszeczkę wyższy współczynnik turbo, no i i7 posiada hyperthreading, której i trójce brakuje. Myślę, że część z Was miałaby rację, pisząc, że bardziej sensownym porównaniem byłoby sprawdzenie tej i trójki z i5 7600K, ale myślałem, że dorzucimy troszeczkę pikanterii przez to, że jest to jeszcze 7700K i 7. Co jest akurat ciekawe w tym konkretnym egzemplarzu, jest to model 9350KF. Jest to model, który możemy podkręcać. I w ogóle na polskim YouTubie nie ma ani jednego filmu na temat tego procesora. I na zagranicznym też jest bardzo mało materiałów na jego temat. I wiecie czemu? Ja wiem. Tak, moi drodzy, biorąc pod uwagę to, że taniej możemy kupić i5 sześciordzeniową, pomijając już w ogóle produkty konkurencji, no to ta cena jest co najmniej, że tak powiem, wygórowana. Ale powiem Wam dla kontekstu, jak sprawdzimy sobie ceny używanej i7-7700K... No właśnie, to też różowo nie jest. W tym materiale nie będzie chodziło o to, czy lepiej kupić jeden albo drugi. Po prostu zastanawiam się, tak czysto teoretycznie, czy są zastosowania, w których ta i trójka będzie lepsza. Poza ceną trzeba oddać tej i trójce jedno. Kręci się lepiej niż Sonic. Albo Garen. Kręci się jak Garen! Co się jeszcze kręci? Kula się kręci. Kula. Kręci się lepiej niż kula, która leci z góry. Świat też się kręci. Tak więc dla przykładu, tą i trójkę udało się wyżyłować na 5,3 GHz przy napięciu zaledwie 1,36 V. Jest to wynik naprawdę całkiem spoko i co jeszcze ciekawsze, nie przekraczamy tutaj 95 stopni na chłodzeniu Fortis 3. Jest to wynik naprawdę całkiem spoko, więc generalnie nice. Dzisiaj sobie właśnie sprawdzimy te dwa procki. i7 jest podkręcona na 4,8 GHz przy napięciach 1,4 V i tutaj temperatury były bardzo podobne, też w granicach gdzieś tam dobijaliśmy do 95 stopni, więc no generalnie to jest moim zdaniem taki bezpieczny limit na Fortisie 3, jaki można na tych procesorach utrzymać. Zapoznajcie się jeszcze z platformą testową. Tutaj jeszcze dla sprostowania dodam, że płyta Z170 nie bardzo chciała wyżej podkręcić RAM i stabilnie działa on na częstotliwości 3000 MHz. Tak więc zacznijmy w pierwszej kolejności od gier. Counter-Strike Global Offensive na ustawieniach najniższych, tutaj nie ma żadnych niespodzianek, to jest gra, która bardzo mocno faworyzuje zegary, ale słuchajcie, tak, tutaj przewaga jest naprawdę ogromna, ponieważ po zakończeniu benchmarku i trójka uzyskała wynik na poziomie 592 FPS-ów, gdzie i7 miała zaledwie 477 FPS-y średnio. I jasne, raczej nikt z Was nie będzie potrzebował tak wielu klatek, no chyba, że jesteście jakimś pro-playerem. Przechodząc do Wiedźmina 3 w Nowigradzie, które jest miejscem
bardzo procesorowym. Tutaj i trójka zdecydowanie ustępuje i siódemce, ponieważ tutaj no, i siódemka zdobyła 144 FPS-y. Natomiast przechodząc do miejsca graficznego, tutaj sytuacja troszeczkę się odwraca, ponieważ i trójce udało się tutaj uzyskać wynik na poziomie 135 klatek. No jest to malutka różnica, można powiedzieć, w granicy błędu. Korzystając z Shadow of the Tomb Raider i wbudowanego benchmarku na ustawieniach najwyższych, no tutaj jest również przewaga paru FPS-ów i trójki nad i siódemką. Natomiast sytuacja odwraca się po raz kolejny, gdy zdecydujemy się włączyć Ray Tracing, ponieważ jest to widocznie opcja, która dość mocno katuje nasz procesor. I tutaj i trójka rzeczywiście uzyskała zdecydowanie niższy wynik. Przechodząc do Red Dead Redemption 2, tutaj obydwa procesory idą łeb w łeb. Red Dead Redemption 2 bardziej zażyna kartę graficzną niż procesor, co pozwoliło na uzyskanie tego samego wyniku dwóm procesorom. Wolfenstein Youngblood na ustawieniach Uber. Tutaj dość ciekawa sytuacja, ponieważ na prowadzenie wyszła dość znacząco i trójka, przewagą prawie 30 klatek. No jest to dość ciekawe, biorąc pod uwagę, że tutaj również był włączony ray tracing. Przechodząc dalej do Assassin's Creed Odyssey i jego wbudowanego benchmarku, tutaj jest to gra, która słynie z tego, że bardzo mocno jeździ po procesorze, no i tutaj bez niespodzianek wygrywa i siódemka, ustępując paru klatkom i trójeczce. Gdy zdecydowałem się wykonać benchmark Metro Exodus na ustawieniach Ultra, tutaj niespodziewanie znów na prowadzenie wyszła i trójka, uzyskując wynik na poziomie 98 klatek. Przechodząc do Overwatcha i mapy treningowej, tutaj różnica jednego FPS-a, myślę, w granicach błędu. Ciekawym przykładem jest tutaj Call of Duty Modern Warfare na ustawieniach maksymalnych z ray tracingiem, ponieważ na i3 bez problemu udało się uruchomić tą grę. Działała ona płynnie w 180 FPS-ach średnio na mapie Shoothouse, jednakże mieliśmy bardzo poważne problemy, żeby uruchomić tą grę na i7. Już nawet zdecydowaliśmy się obniżyć zegary o 300 MHz, obniżyć nieco napięcie procesora, ale gra cały czas nieustannie się crashowała, więc no niestety. Więc tutaj sytuacja w grach, no, jest taka, można by powiedzieć, dość niejasna. Są gry, które zdecydowanie bardziej faworyzują wysoki zegar, no i wtedy oczywiście i trójka tutaj rozwali, biorąc pod uwagę to, że udało nam się ją wykręcić nieco bardziej. Te testy, niektóre oczywiście wygrała i trójka tylko ze względu na wyższy zegar. Najprawdopodobniej, gdybyśmy ustawili zegary dokładnie na tą samą częstotliwość, czyli dajmy na to 4,8 GHz, no to tutaj i siódemka wygrałaby ze względu na większą ilość wątków. Jednakże myślę, że gdybyśmy włączyli z kolei hyperthreading w i7, no to zyskalibyśmy niemal te same procesory. Technicznie rzecz biorąc, są to bardzo, bardzo podobne procesory. Warto tutaj powiedzieć, że może tu i teraz taka i3 rzeczywiście wychodzi troszeczkę lepiej, biorąc pod uwagę, że ma wyższy zegar. Jednakże no, w przyszłości prawdopodobnie coraz więcej gier będzie korzystało z wielu wątków, więc wtedy może się okazać, że taka i7, która ma do dyspozycji 4 wątki więcej, no, będzie miała cały czas przewagę nad tego typu procesorem. Przechodząc do programów, mamy tutaj DaVinci Resolve i render z wykorzystaniem CPU. Tutaj bez niespodzianek szybsza była i7 średnio o minutę, jeżeli chodziło o materiał Full HD. Natomiast w przypadku materiału 4K tutaj również o około minutę była szybsza i7. Nie tak duża różnica jednakże przy większych projektach, wiadomo, to się będzie bardziej skalować. W przypadku benchmarku Cinebencha R15, no oczywiście również bez niespodzianek i7 wygrała. Pomimo niższych zegarów, jednak więcej wątków robi robotę. Nie inaczej było również w przypadku Cinebencha R20, tutaj również zwycięstwo po stronie i7. Tak więc, moi drodzy, ciekawa sytuacja. Tak jak mówiłem na początku, rzeczywiście w niektórych zastosowaniach, a szczególnie w grach, w niektórych tytułach ta i3 rzeczywiście jest w stanie rozwalić tą i7 dzięki wyższemu taktowaniu. Oczywiście tutaj też wiele zależy od sztuki i7, którą macie, tak? Bo jeżeli akurat wasza sztuka się fajniej kręci niż moja, no to wtedy rzeczywiście tutaj może się ten pojedynek bardziej lub mniej wyrównać. Seria i3, która zawsze była tą najbardziej budżetową, jest w stanie w jakimś tam stopniu rozwalić serię i7 dwuletnią, tak?
tak, czy dwie generacje wstecz, która była no praktycznie topową jednostką na soket 1151. Myślę, to jest dość interesujące, jak bardzo rynek w przeciągu 2 lat mocno się zmienił. Inną sprawą jest to, że rzeczywiście w zastosowaniach bardziej profesjonalnych, gdzie na przykład już chcemy montować filmy, tak, będziemy zajmować się maszynami wirtualnymi, będziemy kompilować jakieś programy, czy chociażby puścimy sobie surowy benchmark procesorowy, no to tutaj jednak więcej wątków będzie nam pomagać, co właśnie pokazują wyniki testów, które przeprowadziliśmy. Więc no cóż... Taka i trójka może tu i teraz do niektórych tytułów, takich jak CS, czy takich, które nie wymagają więcej wątków, może okej. No i co? Warto kupić taki procesor? Jeden rabin powie tak, a inny powie nie. To co? Wybrać i7? Jeden rabin powie tak, a inny powie nie. A ty co powiesz? A co ja powiem? Pojedynek Dawida z Goliatem. Tak więc tyle. Mam nadzieję, że taki test Wam się podobał. Dajcie mi znać, co Wy myślicie na ten temat. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie. BIOS.